Ja jako fizjoterapeuta podchodzę do zdrowia w takim aspekcie biopsychospołecznym, czyli mamy tą biologię, którą możemy poprawić sobie również przez bieganie, czyli wydolność, taką aktywność fizyczną, która poprawia nasz stan fizyczny. Mamy ten aspekt psychologiczny, na który bieganie również wpływa bardzo dobrze, czyli to, że czujemy się dużo, dużo lepiej subiektywnie, tak psychicznie. Oczywiście endorfiny, które działają również bardzo pobudzająco i bardzo fajnie, pozytywnie na nasz organizm. No i mamy ten aspekt społeczny, który również poprzez bieganie możemy trochę rozwijać. No chyba nie ma większej grupy sportowców rekreacyjnych, którzy byliby tak skonsolidowani i tak zgrani jak biegacze, więc ten aspekt bio, psycho i społeczny jest spełniony. Dla mnie bieganie jest absolutnie zdrowe i myślę, że dlatego najbardziej. Regularne wizyty u fizjoterapeuty dają nam troszeczkę bezpieczeństwa i trochę prewencji w kontuzji w przypadku biegania. Przede wszystkim chodzi o to, żeby wyłapywać możliwe ryzyko kontuzji jak najwcześniej, żeby do tej kontuzji nie doprowadzić. Oczywiście wiemy, że jeśli kontuzja się pojawia, no to leczenie takiej kontuzji jest dużo, dużo trudniejsze niż zapobieganie tej kontuzji, więc takie regularne wizyty u fizjoterapeuty mogą dać nam troszeczkę prewencji tych kontuzji. Może nie wykluczymy oczywiście wszystkich ryzyk urazu, czy kontuzji przewlekłej, czy kontuzji ostrej. Ostrej zazwyczaj prawie w ogóle nie. Ale oczywiście taka wizyta u fizjoterapeuty może nam dać informacje, nad czym powinniśmy popracować, albo jak powinniśmy jeszcze uzupełnić swój trening biegowy, żeby tych kontuzji było jak najmniej. To jest pierwsza rzecz. I będziemy pod stałą kontrolą fizjoterapeuty, który jeśli wyłapie gdzieś tam nasze deficyty czy nasze problemy takie koordynacyjne na przykład, to jest w stanie dać ćwiczenia czy zalecić nam postępowanie, dzięki któremu po prostu tej kontuzji unikniemy. To zależy od tego, jak często biegamy i jak intensywnie biegamy, jakie dystanse pokonujemy. Jeśli chodzi o takie bieganie rekreacyjne, to dla mnie, jeśli taki pacjent czy taki biegacz zjawi się u fizjoterapeuty raz w miesiącu, raz na półtora miesiąca, to jest absolutnie wystarczająco. Jeśli mamy już kontuzję, czy mamy coś, co nas boli, coś, co się pojawiło, no to oczywiście te wizyty muszą być troszeczkę częstsze i to zależy również od tego, jaka to jest kontuzja i jak mocno te dolegliwości bólowe się objawiają. Ale według mnie nie ma sensu chodzenie do fizjoterapeuty częściej niż 3 razy w tygodniu, nawet w takich najostrzejszych stanach. Te 3 razy w tygodniu to jest absolutnie wystarczające. Dajemy temu pacjentowi zawsze 1 dzień wolnego, czy temu biegaczowi, żeby odpoczął od tej fizjoterapii, żeby jego organizm mógł się również zregenerować po tym, co z tym biegaczem zrobimy. Także te 3 razy w tygodniu w przypadkach ostrych, a w przypadkach takiej prewencji, no to jest raz na półtora, raz na 2 miesiące. To bardzo ciekawe pytanie. Jeśli chodzi o dolegliwości bólowe kolan, to jest to bardzo, bardzo obszerny dział, którym no ja też zajmuję się ściśle pracując w klinice, w której pracuję. I myślę, że największym problemem jest po prostu okres adaptacji do biegania. Jeśli osoba, która chce zacząć biegać, zaczyna z wysokiego C, czyli bardzo szybko wprowadza długi dystans, bardzo szybko wprowadza intensywność, no to niestety jego układ mięśniowy jeszcze jest w stanie się do tego wszystkiego zaadaptować w dosyć szybkim czasie. Jego mięśnie na początku ma zakwasy, ale to wszystko jakoś tam organizm sobie niweluje i jakoś sobie z tym radzi. Ale niestety chrząstka stawowa i cały układ taki kostno-szkieletowy nie jest w tak szybkim czasie w stanie się dostosować do takiej intensywności czy takich odległości, które szybko są wprowadzane
u takiej osoby zaczynającej bieganie. Także myślę, że to jest przede wszystkim główna przyczyna tych dolegliwości bólowych, takich uogólnionych. Oczywiście jeśli mówimy o dolegliwościach bólowych takich punktowych, które pojawiają się gdzieś tam może w okolicach bocznej strony kolana, czyli to tak zwane kolano biegacza, to inna sprawa. Ale takie największe błędy, jakie popełnia się na samym początku, rozpoczynając bieganie, to jest zbyt duża intensywność lub zbyt długie dystanse lub zbyt częste treningi. Tutaj trzeba zacząć powolutku i zacząć adaptować nasz organizm do tego, co będziemy później robili. Bo nasz organizm naprawdę ma ogromne możliwości adaptacyjne, tylko potrzebuje do tego trochę czasu. Może część z moich kolegów fizjoterapeutów się z tym nie zgodzi, łącznie z kolegami trenerami, ale według mnie nie trzeba się rozciągać. Ja nie jestem zwolennikiem rozciągania jakiegoś szaleńczego i codziennego stretchingu po pół godziny statycznego, który tak naprawdę nie ma do końca przełożenia później na technikę biegu, przynajmniej takiego bezpośredniego. Wydaje mi się i ja jestem zwolennikiem tego, żeby jednak uzupełniać trening biegowy innym treningiem, może troszeczkę wchodzić w inne zakresy ruchu, w ćwiczeniach uzupełniających, po to, żeby normalizować napięcie mięśniowe, może tak to nazwijmy. Czyli jeśli biegamy na przykład długodystansowo, mamy bardzo mocno spięte mięśnie kurczowo-goleniowe po takim bieganiu, to fajnie by było popracować w drugą stronę i może skupić się na mięśniach czworogłowych, żeby delikatnie znormalizować to napięcie mięśniowe. No tutaj praca tak zwanych antagonistów i agonistów, czyli mięśni przeciwstawnych do siebie, jest bardzo prosta. No, jeśli coś się skraca, coś musi się wydłużać. Więc jeśli mamy bardzo mocno przykurczone mięśnie kurczowo-goleniowe, to może warto popracować nad mięśniem czworogłowym, żeby go trochę spiąć i mięśnie kurczowo-goleniowe automatycznie trochę zmniejszą swoją aktywność. No tutaj tu praca taka globalna na całym organizmie również ma bardzo duże znaczenie i pamiętajmy, że nie tylko skupiamy się w tym treningu uzupełniającym na kończynach dolnych i na tym, co mamy od pasa w dół, ale pracujemy również nad korem, nad tym, żeby mieć bardzo fajne zakresy kręgosłupa, barków, bo to również przekłada się później na technikę biegu i przekłada się na to, czy nasze mięśnie kończyn się spinają bardziej czy mniej. Oczywiście ja nie jestem przeciwnikiem absolutnym stretchingu. Jeśli komuś daje to satysfakcję i przyjemność i lubi się rozciągać, to ja nie widzę w tym żadnego problemu. Oczywiście może sobie tym rozciąganiem uzupełniać trening. Tak samo czy to rozciąganie, czy rolowanie. Rolowanie również jest fajną metodą do tego, żeby trochę może zmniejszyć pobudliwość receptorów. Może tak wpływa bardziej na układ neurologiczny to tak naprawdę niż na układ mięśniowy. No ale jest to zazwyczaj chwilowe, tak? Jeśli nie uzupełnimy takiego treningu dodatkowymi ćwiczeniami, to te mięśnie za każdym razem będą się spinały i znowu my będziemy je rozciągać, one będą się spinały. Tutaj warto po prostu uzupełniać ten trening innymi ćwiczeniami. Taki trening uzupełniający warto jest robić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu. To nie muszą być bardzo długie treningi. To mogą być treningi około pół godziny, 45 minut, gdzie skupiamy się przede wszystkim na mobilności naszego organizmu, naszych stawów, nie tylko kończyn dolnych oczywiście, tak jak powiedziałem. I tutaj no, myślę, że 3 razy w tygodniu absolutnie wystarczy. To jest półtorej godziny w tygodniu, czyli jeden dobry trening biegowy, który poświęcamy sobie na uzupełnianie treningu właśnie takiego długodystansowego, treningiem mobilności, stabilności, takim treningiem ogólnorozwojowym, który ma fajne przełożenie później na naszą technikę biegu. No przede wszystkim, tak jak sama nazwa wskazuje, kolano biegacza. To jest jedna z najczęściej spotykanych kontuzji u nas w gabinetach fizjoterapeutycznych. No jest to związane z tym, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli zazwyczaj z brakiem tego treningu uzupełniającego, bardzo mocną pracą tak zwanego naprężacza powięzi szerokiej, czyli mięśnia, który napina nam pasmo biodrowo-piszczelowe i te dolegliwości bólowe bocznej strony stawu kolanowego.
niestety mogą się pojawiać. Tutaj fajną opcją na zniwelowanie takich dolegliwości jest właśnie praca nad mięśniem pośladkowym wielkim czy mięśniem pośladkowym średnim. I to praca, żeby było jasne, w pozycjach wysokich, czyli w pozycjach stania czy nawet takich pozycjach dynamicznych. No bo pamiętajmy, że ćwicząc w leżeniu na podłodze, podnosząc biodra do góry, czy ćwicząc w takich bardzo prostych pozycjach, no nie przełoży nam się to później na bardzo dynamiczną aktywność fizyczną, jaką jest bieganie. Więc myślę, że tutaj warto na to zwrócić uwagę i to kolano biegacze jest naprawdę nagminne. Myślę, że kto z Was biega długie dystanse, ten przynajmniej raz w życiu miał problem z kolanem biegacza i musiał nad tym pracować. Druga rzecz to są bardzo często przeciążeniowe problemy okolicy łąkotki, to takie uszkodzenia strukturalne. Przy bardzo długich dystansach, przy może źle dobranych butach albo nie do końca dobrej biomechanice całego organizmu i ciała, no tutaj te przeciążenia stawu kolanowego się pojawiają. Czy to jest łąkotka, czy gdzieś tam czasami kolano skoczka, czyli zapalenie więzadła rzepki. Takie kontuzje również są dosyć częste w gabinetach fizjoterapeutycznych i w przypadku łąkotki jest to już większy problem, bo tutaj jeśli to jest uszkodzenie strukturalne i daje bardzo duże dolegliwości bólowe, no to niestety zazwyczaj trzeba tą łąkotkę potraktować zabiegowo, a później dopiero wprowadzić rehabilitację, więc warto tego unikać i to, o czym już mówiliśmy, tu uzupełniać sobie trening po prostu, żeby nie doprowadzić do tego strukturalnego uszkodzenia. Bo tutaj kolano biegacza jest typowym uszkodzeniem funkcjonalnym, który może się przerodzić w strukturalne uszkodzenie, no a łąkotka no to przeciążenia po prostu, które mogą doprowadzić do pęknięcia tej struktury i dużych problemów później właśnie w bieganiu i dolegliwości bólowych, które się pojawiają w bieganiu. Pierwsze pytanie, na które musisz sobie odpowiedzieć, to jaka kontuzja? Czy to jest kontuzja przewlekła, czy kontuzja ostra? I jakiego jest nasilenia? Czy te dolegliwości bólowe są takie, od długiego czasu się pojawiają i zaczynają się nasilać powoli? Czy jest to coś, co stało się nagle? Nie wiem, biegłeś, skręciłaś staw skokowy. Te dolegliwości bólowe są bardzo ostre, obrzęk się pojawił, nie możesz ruszyć nogą. No i tutaj trzeba odpowiedzieć przede wszystkim na to pytanie. Jeśli to są dolegliwości ostre, takie bardzo nagłe, to pierwsze drzwi, do których bym zapukał, to przede wszystkim lekarz, ortopeda. Tutaj warto czasami przy takich uszkodzeniach typu skręcenie stawu skokowego zrobić jeszcze dodatkowy rentgen, żeby wykluczyć złamanie w obrębie stawu skokowego. A jeśli są to takie dolegliwości przewlekłe, które się zbierają od dłuższego czasu, zaczynają się nasilać czy po prostu denerwują cię w czasie biegania, no to absolutnie fizjoterapeuta jest pierwszym kierunkiem, w którym bym się udał. Czasami fajnie działa również wprowadzenie od razu treningu funkcjonalnego czy treningu medycznego i tutaj pomija się trochę wtedy fizjoterapeutów, jeśli to są takie rzeczy związane z zaburzeniem zakresu ruchu czy z zaburzeniem siły mięśniowej w obrębie którejś struktury naszego ciała, to fajnie działa trening medyczny, trening funkcjonalny, ale zazwyczaj i tak nawet w takich przypadkach najpierw jest to fizjoterapeuta, który diagnozuje problem, sprawdza, co można z nim zrobić, albo pracuje nad biernie, manualnie nad tym, nad czym trzeba popracować, albo właśnie daje ćwiczenia, czy kieruje dalej do kolegi, koleżanki, który jest trenerem medycznym, czy trenerem funkcjonalnym i dalej poradzi sobie z tym bez problemu. Tak jak już powiedziałem, zazwyczaj ten bardzo duży ból, który uniemożliwia bieganie, łatwo rozpoznać. Czyli jest to coś, co faktycznie zaczyna się bardzo nagle, typu właśnie skręcenie stawu skokowego. A jeśli masz dolegliwości bólowe, które w czasie biegania czy po rozpoczęciu biegania zaczynają bardzo szybko progresować, to jest to też coś, nad czym naprawdę zastanowiłbym się, czy kontynuować to bieganie. I nie biegałbym tu na siłę jednak. Warto to najpierw zdiagnozować, sprawdzić,
co jest problemem w Twoim przypadku, jeśli to taka czerwona flaga, na którą naprawdę trzeba zwrócić uwagę, to jest właśnie ten szybko narastający ból albo ból nagły, który pojawił się i nie zmniejsza swojej intensywności. Jeśli to jest ból nagły, to dałbym sobie może kilka dni, bo czasami jest to taki niewielki problem, z którym wybierzemy się do fizjoterapeuty, mamy termin za 4, 5, 6 dni i przychodzimy i tak naprawdę już nam nic nie jest. Więc te kilka dni, jeśli to przejdzie, to ok. Ale jeśli to trwa dłużej niż 7, 8, 10 dni lub narasta bardzo szybko, no to absolutnie to jest ból, z którym nie warto biegać i warto go najpierw zdiagnozować. Tak jak w przypadku tego bólu ostrego, najpierw warto zdiagnozować, dlaczego boli ten Achilles i co dokładnie boli. No bo sam Achilles i okolice ścięgna Achillesa są dosyć mocno unerwione. Jest tam kilka struktur, które mogą dawać dolegliwości bólowe. Może to być przyczep do guza piętowego, może to być kaletka w tej okolicy, może to być faktycznie samo ścięgno Achillesa, może to być pochewka ścięgnista, która również gdzieś tam po wypełnieniu się płynem może dawać dolegliwości bólowe. Więc tutaj diagnostyka jest pierwszą rzeczą, na którą trzeba postawić. Lekarz ortopeda lub fizjoterapeuta, który zdiagnozuje problem, celowanie zacznie go leczyć. No i mam nadzieję, w jak najszybszym czasie pozbędzie się Twoich dolegliwości bólowych. Tu znowu pewnie narażę się części fizjoterapeutów, ale według mnie absolutnie nie warto. Takie jest moje zdanie. Ja nie używam praktycznie w ogóle fizykoterapii. Jedyną fizykoterapią, którą ja w swojej praktyce używam, jest elektrostymulacja. Nadal ci pacjenci się goją i to dosyć szybko. Myślę, że co najmniej tak samo dobrze jak w przypadku zabiegów laserów, prądów, innych pól magnetycznych. To są zabiegi dodatkowe, które mają tylko wspomóc terapię. One nie do końca w większości przypadków są potwierdzone w badaniach naukowych. Ich skuteczność jest na poziomie skuteczności placebo, więc według mnie po prostu nie warto ich stosować. Jeśli mamy zainwestować w jakieś leczenie, to lepiej zainwestować w dobrą diagnostykę fizjoterapeutyczną, dobry trening, dobór odpowiednich ćwiczeń uzupełniających i to jest coś, co według mnie ma sens. Pamiętajmy również, że takie bierne leczenie właśnie polem magnetycznym czy laserem no nie przekłada się na usuwanie przyczyny. Tak? Mamy przyczynę czegoś, co dało nam dolegliwości bólowe. Te dolegliwości bólowe są już tylko skutkiem, więc leczenie samych skutków polem magnetycznym czy laserem no po prostu nie ma sensu. Trzeba poszukać tą przyczynę, zniwelować ją i dalej skutek zniknie sam. Przekornie miałem jednego z takich wykładowców, który mówił, że na te cudzysłowie zakwasy najlepszy jest taki sam trening następnego dnia. Czyli jeśli mamy jakieś bóle mięśniowe, czujemy się tacy mocno zmęczeni po ostatnim ciężkim treningu, to może warto troszeczkę zejść z tonu i zmniejszyć intensywność w kolejnym treningu, czy dać sobie jeden dzień przerwy. Może popracować właśnie nad innymi partiami mięśniowymi, czy innymi partiami naszego ciała, nad mobilnością, nad treningiem uzupełniającym. I myślę, że to jest najfajniejsza opcja na regenerację mięśni. Oczywiście odpoczynek, dobry sen to jest absolutnie jedna z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o aktywność fizyczną. Tutaj pamiętajmy, bo zjawiają się czasami pacjenci, którzy trenują 6-7 razy w tygodniu. Są to pacjenci biegający rekreacyjnie, dodatkowo jeszcze pracujący na przykład w korporacji po 8-10 godzin i to narastanie i nawarstwianie się tego zmęczenia niestety prowadzi później do kontuzji, więc dbanie o swój organizm, dbanie o swój sen, dobre nawadnianie, prawidłowa dieta to są oczywiście takie małe rzeczy, którymi też również tą regenerację możemy wspomóc. No ale przede wszystkim wydaje mi się, że po prostu robienie sobie odpoczynku i przerwy przynajmniej co kilka dni, jeden dzień, absolutnie bez biegania i bez innych treningów to jest fajna opcja na to, żeby tę regenerację przyspieszyć i dać sobie większego kopa następnego dnia do kolejnych biegów.
Elektrostymulator jest fajnym narzędziem do znowu wspomagania pracy mięśniowej. Jeśli mamy gdzieś zaburzenie biomechaniki, które zostało wyłapane przez fizjoterapeutę, widzimy, że jest jakiś problem biomechaniczny, który warto poprawić, chcemy dodatkowo dopiąć mięsień, który ma pracować bardziej, no to fajnie jest ten elektrostymulator faktycznie włączyć do treningu. Aktualnie są takie możliwości tych elektrostymulatorów, że nie potrzebujemy do tego żadnych kabli, podpinamy tylko sobie dwie elektrody w miejscach, w których powinny być podpięte na mięśniu. No i ten elektrostymulator w czasie treningu dopina nam dodatkowo mięsień, pobudzając jego, czy zwiększając jego pobudliwość, może tak. To jest fajna opcja faktycznie w tym treningu uzupełniającym, jeśli chcemy gdzieś tam celowanie pracować nad którymś mięśniem, czy nad całą grupą mięśniową, to faktycznie ten elektrostymulator warto dodatkowo zastosować. Myślę, że nie warto biegać z elektrostymulatorem, chyba że stricte w treningu fizjoterapeutycznym czy w treningu medycznym i mamy jakiś określony cel, no bo samo bieganie z elektrostymulatorem nie ma większego sensu i nie prowadzi do niczego takiego sensownego. Tak? To jest rzecz, którą możemy uzupełniać trening. Pamiętajmy, że nie możemy zastępować treningu elektrostymulatorem, to jest też bardzo ważne. Jeśli pracujemy z elektrostymulatorem, to pracujemy aktywnie. Nie leżymy na kanapie przed Netflixem i włączamy elektrostymulator i myślimy, że wszystko jest rozwiązane, bo tam te mięśnie zaczynają się spinać i wszystko ładnie pracuje. Nie, to jest tylko pobudzenie mięśnia, ale pamiętajmy, że mięśnie, żeby prawidłowo pracowały, włączały się w prawidłowy sposób, muszą mieć sygnał z głowy i żeby ten sygnał z głowy uzyskać, musimy po prostu aktywnie pracować w czasie tej elektrostymulacji. Morsowanie to też jest bardzo szeroki temat. Dla mnie, ja morsowanie też ujmuję w tym aspekcie biopsychospołecznym. Czyli mamy tą biologię, którą czy wzmacnia odporność? Niektóre badania pokazują, że tak, niektóre badania pokazują, że nie. Że nie ma jakiegoś dużego wpływu na zwiększanie odporności. Myślę, że na pewno zwiększają naszą adaptację do zimna. Jeśli jesteśmy biegaczami i chcemy, gdzieś tam wchodzimy w trening zimowy, no to fajnie jest może faktycznie włączyć trochę to morsowanie, żeby zaadaptować nasz organizm do niskich temperatur. Czy planujemy może biegi, nie wiem, wysokogórskie, gdzie temperatura jest faktycznie bardzo niska, biegamy gdzieś tam w minusowej temperaturze, no to morsowanie faktycznie adaptuje nasz układ neurologiczny, adaptuje nasz mózg i nasze ciało do tego, żeby lepiej sobie radzić z tym zimnem, które możemy spotkać w czasie biegania. Tu również aspekt psychologiczny, podobny do biegania, czyli endorfiny, które wydzielają się zaraz po morsowaniu. To jest coś, co pobudza nasz organizm. Niektórzy traktują to jako dodatkowy trening. No jednak tętno wzrasta, hiperwentylacja. No tutaj po wyjściu z takiej lodowatej wody faktycznie ten aspekt psychologiczny fajnie działa i jesteśmy naładowani energią i czujemy, że jesteśmy super zregenerowani. To jest też dosyć ciekawe, że subiektywnie możemy to odczuwać jako fajną regenerację. Obiektywnie nie zawsze tak jest, ale faktycznie subiektywnie nasz organizm i nasza psychika lepiej na to działa. No i ten aspekt społeczny, bo to też osoby, z którymi morsujemy. Jeśli ktoś morsuje gdzieś tam w grupach, to są przyjaciele, z którymi możemy się spotkać i po prostu fajnie spędzić czas, a przy okazji zrobić coś dobrego dla swojego organizmu. Także myślę, że to są główne aspekty, te dobre morsowania. Jesteśmy społeczeństwem bardzo rozwiniętym i praktycznie większość czasu gdzieś tam poza domem spędzamy w butach, więc nasze stopy i nasze ciało jest przyzwyczajone do tych butów, więc ja jestem absolutnie zwolennikiem tego, żeby jednak te buty używać do biegania i żeby one jednak miały odpowiednią amortyzację i były odpowiednio dobrane. No, mogą one oczywiście zniwelować w jakimś stopniu ryzyko niektórych kontuzji, może nie w 100%. Ja też wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest tak, że im lepsza amortyzacja, im więcej tych systemów w butach i im bardziej miękkie buty, tym mniejsze ryzyko kontuzji. Absolutnie tak nie jest. Te buty muszą być po prostu dobrane do ciała naszego czy do naszej stopy. Nie tylko do naszej stopy według mnie, bo to cała kończyna dolna, która gdzieś tam w przypadku jakiejś niewielkiej koślawości czy niewielkiej szpotawości, tymi butami możemy uzupełnić sobie troszeczkę tą naszą strukturę i
poprawić delikatnie w czasie biegania. No ale pamiętajmy, że buty nie są rozwiązaniem na wszystko, tak? Jeśli mamy duże zaburzenia strukturalne czy problemy biomechaniczne, no to zwykłe buty do biegania niestety tego nie rozwiążą. Tutaj, tak jak powiedziałem i tak jak we wcześniejszych pytaniach odpowiadałem, no najczęściej trzeba po prostu wprowadzić dodatkowy trening, który będzie celowany na to, co nam dolega, czy jakie mamy deficyty, czy problemy biomechaniczne. A buty są do tego fajnym dodatkiem, który możemy też stosować w prewencji urazów, no i w przyjemności biegania, bo te buty muszą być oczywiście również wygodne. To nie może być tak, że ktoś dobierze nam buty, które kompletnie nam nie pasują, ale są świetne dla naszej biomechaniki i musimy się w nich męczyć. Nie, buty powinny być po prostu wygodne i prawidłowo dobrane do naszego organizmu czy do naszej stopy. Mam nadzieję, że rozwiałem przynajmniej część Waszych wątpliwości i odpowiedziałem dobrze na część pytań, które chcielibyście mi zadać. I mam wielką, wielką nadzieję, że jeśli się spotkamy, to nie w gabinecie fizjoterapeutycznym, a może na jakichś ścieżkach biegowych.